Dzień dobry, z tej strony Piotr Pasieka na Skarpie. 6 kwietnia 2022, zaraz święta. Po 2 tygodniach przerwy, no muszę dzisiaj przegląd zrobić. Czy przegląd, może nie przegląd, wgląd. Czy czasem nie ma głodu, bo 2 tygodnie temu sporo czerwiu było, po 3-4 ramki zasklepionego plus odkrytego, więc u nas no, noce były chłodne, 2-3 w minusie. Dzisiaj już w plusie było, więc temperatura, tak jak widać w cieniu, jest te 14 stopni, więc myślę, że zajrzeć mogę. Pszczoły się oblatują. Codziennie latają praktycznie, bo w dzień, może wczoraj nie było jakiś taki super temperatur jak dzisiaj, bo dopiero dzisiaj takie ocieplenie, ale pszczoły latały, pyłek nosiły, coś tam oprócz pyłku, może jakiś nektar z wierzb, no cholera wie, także zobaczę co i jak, w razie czego mam jeszcze ramki z pokarmem z zeszłego roku, także ciasta nie daję, bo mam sporo i tak pyłek muszę im dać, bo to przecież on nie będzie mógł nie wiadomo ile leżeć. A co tu na wylotku, co tu noszą? No widać, że pracują ładnie, pyłek noszą i może nektar, zobaczymy w środku co i jak. Dobra, chwila przerwy, zaraz będę pokazywał dalej. A, poprzednie dni walczyłem ostro z motylicą, jednak to co pokazywałem w zeszłym roku, psikanie ramek wrotyczem plus piołun, nie zdało to egzaminu. Mroziłem też przez 3 dni ramki na zewnątrz, wtedy było chyba z minus 7, ale też to nie pomogło, od groma motolicy, także musiałem czyścić każdą ramkę po kolei, żeby nie doprowadzić do całkowitego stracenia ramek, bo szkoda ich. No mam nadzieję, że zaraz się sezon zacznie, więc będziemy dokładać, więc pszczoły sobie już z tym poradzą. No przejrzałem wszystkie ramki, także, ale pewnie nie udało mi się wszystkiego wyczyścić, więc zaraz motlice znowu będzie się odbudowywało. A też nie wiadomo, czy gdzieś już coś tam nie lata po piwnicy. Myślę, że w następnym roku będę musiał wiatkę jakąś zrobić i przetrzymywać to na zewnątrz. Wtedy będzie no, trochę inaczej. No dobra, to przeszykuję sobie i działamy. Żeby im trochę cieplej było, to oprócz normalnej powałki, to jest jeszcze ta. Tak jak wspominałem wcześniej, niestety przez moją chytrość i nawłoć, z której chciałem skorzystać, większość rodzin osłabła mi. Na pewno w zeszłym sezonie były rodziny dużo, dużo silniejsze. W tym sezonie nie są. No, co zrobić? Jakaś nauczka, tak jak mówię, uczę się całe życie. Aha, bo w tym roku jeszcze nie mówiłem. Jestem początkującym pszczelarzem, któryś sezon za mną. Moje filmiki nie są w żaden sposób instruktażowe. Po prostu pokazuję to, co robię, czy robię dobrze, czy niedobrze. To już kwestia oceny innych pszczelarzy. Pewnie pszczelarze z doświadczeniem wieloletnim też popełniają jakieś błędy, tak jak każdy. No ale okej, dobra. Ja im podaję jeszcze wodę. Już teraz zabiorę, bo jednak były zimne dni i nie chciałem, żeby latały. Jak już od dzisiaj nocy zimnych nie będzie i praktycznie dni już będą po paręnaście stopni, więc już wodę im zabieram. Ale przykitowały. Dobra. No i co, no rodzinka tak wygląda. Szału nie ma. Dobra,
to dostaną tutaj pokarm, tak jak mówiłem. Ale jak jest ciepło, to ja sobie tutaj tak jednak przejrzę. Bo jak jest te 14 stopni, no to chyba jaśnie wieje, słońce świeci. Więc chyba jest ok. Mam nadzieję, że mi dadzą zajrzeć, bo nie wziąłem podkurzacza. Oj, chyba może być to błąd. Dobra, to raczej też chyba im zabiorę. To im zabiorę. I co tutaj mamy? Pierzga jest. Pokarm u góry jest. Tutaj tak samo, więc głodu chyba nie ma, ale ramkę pokarmu dostaną. No. Chyba zaraz pójdę jednak po podkurzacz. Co mamy tutaj? Nawet trutowe sobie już ściągną. Praktycznie oprócz tego czerwiu tutaj wygryzionego już końcówki, to tu mamy całość w larwach, takich już podlanych. Tutaj tak samo plus zasklepione. Tutaj się powygrywały, widzę, że sobie ciągną już trochę trutowego. W pustych komórkach są już też larwy. A tu praktycznie tak, gdzie mogą, aż potąd są też poskładane już jaja. Druga strona tak samo. Trochę pokarmu u góry mają. Rękawiczki nowe, mniejsze, ale i tak gdzieś się tam dostaje pod ten. Co tutaj? Tutaj tak samo, ładnie zaczerwione, chyba widać. W pustych komórkach też jaja złożone zewnętrznie. Oprócz wianuszku u góry pokarmu, to jest ok. Dennice mam na chwilę obecną ocieplone. O, kolejna ładna rameczka. I chyba matka już nie ma za bardzo gdzie składać, bo leci już do narożników. Druga strona też ładna. Uciekać. Co tu? O, kolejna rameczka ładna. Prawie deseczka. Tutaj tak samo. Matki nie zauważyłem, no ale wiadomym jest, że jest. Ale idę zaraz po podkurzacz. Przedostatnia. Już czerwiu raczej nie będzie. A jednak tutaj małe takie tutaj
małe miejsce jest zaczerwione i nawet larwy podlane. A co tutaj? No jest jakiś tutaj, nie wiem, albo se rozwadniają, albo noszą tutaj nakrop z wierzby, albo z czegoś innego. Także tu już jest koniec. Także tutaj muszę tą tak zostawić, skoro jest czerw. I na ostatnim... No ta jest pusta. Ta jest pusta pokarmowa, więc ją tu zostawię. Ją tu zostawię. Tutaj dostaną tą pustą tu wsadę. Wezmę, dam jakiś pokarm. Dobra. To tak niech będzie. I tutaj dam im tą z powrotem. Może matka się tu zdecyduje czerwić. No dobra. Nie ma co ich tutaj denerwować. Myślę, że powałki się sprawdziły. Zimę też, więc na pewno będę je stosował u siebie. No i tyle. Przerwa. Widać. I co tutaj? Pusta ramka. Druga ramka. Trochę starej pierzgi. Trochę pokarmu jest tutaj. Dobra. To tam damy okrywową. A suchutka. Ta rodzinka coś spokojniejsza. Co tu mają? Mają całą, sporo pokarmu jest. Tutaj to nie wiem w sumie, czy nanoszone, czy tylko rozwodnione. To w takim razie tą pustą przesunę tu. Mrozów już teraz ma nie być, u nas przynajmniej. Więc po pokarm sobie dojdą. To już nie zima. Ta już cięższa. O, tutaj zdecydowanie mniej czerwiu, ale pokarmu też jest. Tutaj właśnie jakieś takie coś jakby nanoszone. Końcówka tu czerwiu i tutaj praktycznie widać. Także tutaj jest też zajajczone. Nie wiem, czy aż do narożników, bo słońce zaszło. Tak, tutaj też jest czerw. Dobra.
Tutaj też pojedyncze komórki trutowe. Ta ładnie zaczerwiona. Środkiem pewnie się już młoda pszczoła wygryzła. Tu też ładnie. Jak się to wygryzie, to już trochę pszczoły w ulu więcej będzie. No może nie tyle co u Marcysia, bo ostatnio oglądałem jego film. No to pełen szacun. Pszczoły tam u niego, ho, ho, ho. Dobra. Co tutaj? No kolejna ramka. Środek się wygryzł, to już jest dołożone larw. Tutaj tak samo. Więc nie jest źle. Może to nie są jakieś pszczoły te, z których będzie nie wiadomo jaki pożytek wiosenny. Jest matula. No tutaj to pojechała aż dotąd. Także daje radę. Widzę, że w tej ramce to coś tu kapie, ale to zakładam, że woda. No takie rozrobione chyba z pokarmem, bo trochę się ciągnie. Kolejna ramka. No wszystkie mniej więcej podobne. Pokarmu jest. Ale te też dostaną jedną ramkę. Albo i nie. Bo akurat pokarmu aż tak dużo nie mam. Więcej mam ramek z pierzgą. A jeszcze odkłady będą. Mam zamówione od Adama Barnabasa 20 matek. No plus będę chciał swoje też jakieś. No tu już nie ma. Dobra, to tu im damy ramkę. Tu im damy ramkę z pokarmem. Niech mają, jak będą nosić już dużo, to te zewnętrzne ramki im zabiorę. Pójdą do późniejszych odkładów. Dobra. Ta rodzinka chyba trochę słabsza. Tak jak się kładzie, to tutaj tymi wzmocnieniami trochę trzeba uważać, bo się pszczoły gniecie. Jednak wodę im jeszcze zostawię. Niech mają. Nie pleśnieje. Ramki nie pleśnieją. Ul też nie pleśnieje. Chociaż pozamykane wszystko jest, co możliwe. Jedynie tylko wylotek. Więc no, nie ma tam tragedii. Może tak być. Dobra, uciekaj stąd. A i w tym się obyło bez dymu. No ja na razie nagrywam. Zobaczę, ile ten film będzie trwał.
najwyżej wytnę coś tam, jak będzie za długi. O, tu widzę, że już trochę więcej wilgoci jest w ulu. Słabsza pewnie ta rodzinka. Widać. Przestanie. Ta słabsza, bo jest wilgoć. Nie no, trochę pszczół. Trochę pszczół jest. Dobra. Co tu? Pokarm jest. Pokarm jest. Tutaj też mamy pokarm. No, ten ul taki trochę zawilgocony jest tutaj. I ramki też. No, tutaj te to na pewno pokarmu nie dostaną. Bo mają pierzgę, tu pokarmu jest zdecydowanie wystarczy. Dobra. Widzę kolejna ramka z pokarmem. Tutaj troszeczkę czerwiu i nie za dużo wokoło złożonych jaj. Myślę, że teraz jak były te zimne noce, to mogła matka trochę przystopować z czerwieniem. No, niepotrzebnie ten dym rozpalałem. Tu już trochę więcej czerwiu. W środku złożone jaja w wygryzionym. Tutaj prawie, że do narożników popodlewane larwy, a na końcach jaja. No, trochę do rąk skaczą, ale dzisiaj według kalendarza biodynamicznego dni ziemi korzenia, czyli odbudowa gniazda, jak dzisiaj zaglądamy. A będę chciał nakręcić filmik, co wy na to sądzicie na temat biodynamiki, ale to jakoś może w święta, nie wiem. O, właśnie tu się pszczółka wygryza. Teraz słońce zaszło, chmura się pokazała, więc nie widzę, czy są tu złożone i są tutaj wygryzione złożone jaja, więc matka tutaj chodziła, chociaż jeszcze jej nie widziałem. Strażniczki się denerwują, że im tu grzebie. Ale praktycznie to taki pierwsze rozebranie gniazda. Ale 14 stopni ciepło jest. To chyba nie ma takiej tragedii. Dobra, tu w środku jaja te są. Tutaj też pokarm jest, więc tutaj to na pewno nie dostaną pokarmu. Kolejna z czerwiem, no pokarmu tutaj naprawdę. Tam jest w tamtych więcej czerwiu. Tak patrzę, że tutaj tą w sumie mógłbym im dać, bo aż tak dużo tutaj pierzgi nie ma. To ja może im tutaj dla rozwoju dam jakąś ładną ramkę z pierzgą, bo tu tylko pokarmu jest grubo. No i mają takie pojedyncze komórki, tutaj też to co ponanosiły. Tu też pokarm, no to pokarmu jest od groma. Nawet im tutaj trochę
kieszgę im przyniosę. Dobra. Na razie to zamykam. Przerwa. Idę przyniosę ramkę z pierzgą. No dobra, no mam taką ramkę z pierzgą. Nie wiem, czy widać. Także takich mam dużo. Dobra, to one dostaną. Dostaną tu. Okej. Albo nawet tak. Okej, dobra, zamykamy.